Dzisiaj opalareczka w pogotowiu, bo może się przydać. Dziękuję. Wygląda solidnie. Raczej nie pęknie pod własnym ciężarem. Właśnie, zły wymiar wziąłem. Tak naprawdę nie wziąłem żadnego wymiaru, to jest podstawowa kwestia. Powiesimy sobie rower. I zdejmiemy z koło z przodu, będzie łatwiej ten błotniczek założyć. Co powiecie w ogóle na kolor? Trochę pomiędzy zielonym a czarnym. No sztos, tutaj ładnie, kształtem. Jest szpara, ale mam na to pomysł. Widzicie go przecież. I te skrzydełka, które mam, ja sobie leciutko podgrzeję opalarką i dognę je w ten sposób, żeby zapobiegły ruszaniu się tak tego błotniczka, a nie projektowałem ich wygiętych w ten sposób, bo ja sobie to wyobraziłem, że w ten sposób to wydrukuję. Że w ten sposób ten błotniczek będzie wytrzymały, jak będzie miał tak warstwę na warstwie. A jakbym zaprojektował te skrzydełka w ten sposób, no to tu musiałbym jakiś support dawać. Już by mi się to tak szybko i ładnie nie wydrukowało. A wiecie, że tu chodzi też przede wszystkim o czas. Więc wkręcam. I podgrzejemy, ale delikatnie na pierwszym biegu, tak żeby to się zrobiło lekko plastyczne, bo sami wiecie, że grzanie karbonu to nie najrozsądniejsza sprawa, więc dosłownie lekko ten plastik podgrzejemy. O, już się robi plastyczny. A nawet nie jest jakoś szczególnie ciepły w dotyku, nie? Nie poparzyłby mnie. Także karbon jest totalnie bezpieczny. Ja potrzymam, aż wystygnie w zupełności, żeby się nie okształcał. No i w ten sposób mam błotniczek, który fajnie trzyma się tu kształtu. Mogę jeszcze całość lekko podgrzać i dogiąć w tamtą stronę. Przytrzymam, niech sobie zastygnie. Wygląda przyzwoicie. I jeszcze odrobinkę tu jest szparka, trochę to podgrzeję. I jak mi tak zastygnie, to będzie sztosik. No, moje palce, dobrze, że je w miarę równo trzymałem, bo się tu odbiły. Dokręcone. Nic się nie tłucze. No i wszystko gra. Błotniczek pasi. Nie wiem, czy wam się podoba. Ja bym może mu jeszcze trochę kształty zaoblił. I tutaj jest widoczna struktura, ale to zupełnie nie jest kwestia wydruku. Tylko to jest kwestia tego, jak ją zaprojektowałem. Taką figurę w paseczki sobie dałem. Jakby była gładsza, wyglądałoby to lepiej. I jak się udało, jest dopasowane super. No to teraz mogę wam opowiedzieć, co tu się w ogóle wydarzyło. Dobrze wiecie, że w warsztacie lubię testować różne rzeczy. Nie tylko sprzęty takie jak drukarki, bo o nich się już nagadaliśmy sporo. W oko wpadły mi różne metody skanowania 3D. I oczywiście, że takie totalnie super skanowanie to jest koszt taki, że niektóre serwisy rowerowe w tej kwocie się wyposażają, nie mówiąc o jednym konkretnym narzędziu. Ale dzięki wsparciu Geekbuying umożliwili mi dostęp do chyba jednego z najtańszych skanerów na rynku, żebym w ogóle zobaczył, z czym ta technologia się je i czy w ogóle w serwisie rowerowym ma jakieś zastosowanie. Początkowo miałem trochę takie podejście, niby jak. I jak pierwszy raz w ogóle zacząłem czytać o skanerach 3D, to było kilka miesięcy temu. I gdzieś zaczęło mi w głowie kiełkować, bo troszkę więcej elektrykami się zainteresowałem, przeróbkę zrobiłem tego Wigruska, która na kanale zrobiła się niesamowicie popularna. No i tutaj wiecie, że jeśli chodzi o Wigruska, to na tę całą plejadę kabli miałem sobie tutaj zrobić customowy pojemniczek. I jak zastanawiałem się, jak w ogóle to zrobić, no to doszedłem do wniosku, że może polecę taką techniczną klasyką, czyli wytnę szablon z kartonu, będę go docinał, dopasowywał. Potem go jakoś pomierzę i postaram się odtworzyć w programie do projektowania. Domyślam się, że jakbym potrzebował, to tak bym zrobił pojemnik na te kable, baterii paka jakiegoś. Ale trochę wydawało mi się to paprackie i znowu pojawił się gdzieś tam po kilku miesiącach temat tego skanera 3D. I doszedłem do wniosku, kurde, ludzie robią te przeróbki elektryków. Na Thinkgivers nieraz widziałem customowe
pudełeczka na narzędzia, do rowerów, do konkretnych, bo wiecie, tutaj to jest gigantyczny trójkąt. Tu by się wsadziło dosłownie wszystko. Ale współczesne fule mają tak ciasno zabudowane przednie trójkąty z damperem, bidonem często, że tam jest bardzo mała przestrzeń, a jednak chciałoby się jeszcze jakiś pojemniczek, saszetkę na multitoola, coś może wklikiwanego, bo przecież druk 3D to umożliwia, żeby to był jakiś uchwyt, który po prostu tam będzie się wklikiwać multitoola i to nie musi być materiałowe, zasuwane coś. I doszedłem do wniosku, bierę ten skaner i taki skaner z Creality pomógł mi w stworzeniu tego, co tutaj widzicie. Botniczka dedykowanego do tego konkretnego widelca, tego roweru. No taki mi się wymarzył i taki sobie zrobiłem. I jak zawsze w moich materiałach, żeby było rozwiązanie, to najpierw musiał być problem. A dobrze wiecie, po materiałach z tym rowerem, że ta dolna bieżnia w tym rowerze łapie co jakiś czas luzy. Na pewno jeśli łapie luzy, to dużo łatwiej dostaje się tam syf. I ja potrzebowałem jakiegoś sposobu, żeby ograniczyć ilość dostawania się z syfu do tych sterów. No oczywiście naturalną sprawą jest tutaj pomyślenie o błotniczku, ale do tego roweru po prostu mało jaki błotniczek mi pasował. No i doszedłem do wniosku, no to trzeba zrobić coś swojego. No nie bardzo mi się widziały te na topik, takie długie błotniki, bo ja ogólnie nie potrzebuję błotnika. Mi nie przeszkadza, że po nogach wali mi błotem. Nie chciałem mieć błota tylko tu, na tym odcinku, więc stwierdziłem, że jak osłonię ten najbliższy kawałek, to może to błoto nie będzie się w tak dużej ilości tutaj nawalało. No i zacząłem się bawić tym skanowaniem 3D, ale początki, powiedzmy sobie szczerze, że to jest technologia dla amatorów, ale tylko tych o mocnych nerwach. Bo naprawdę tego trzeba się nauczyć. To nie jest coś, co łapiecie, skanujecie, wrzucacie w kompa i drukujecie. Oj, totalnie nie. Bo wiecie, my się od siebie zasadniczo zbytnio nie różnimy. Ja też czasami, może częściej niż czasami, wyznaję zasadę, że co się nie dojeździ, to się dowygląda. I jak przeciętny rowerzysta, który na rowerku pyrka, bo mimo że zdarza mi się jeździć dużo, to dalej umieściłbym siebie w kategorii osób, które na rowerkach pyrkają. Lubię gadżety. Lubię rowerowe gadżety. Czy to jest gadżet rowerowy? Wątpię, żeby to był rowerowy gadżet, ale jak widać w rowerowym warsztacie znalazłem dla niego zastosowanie. I ten błotnik powstał w 2,5 godziny. Od momentu skanowania projektowanie z pół godziny, 40 minut i chyba 47 minut wydruk. Więc poszło zaskakująco szybko, jak się nastawiałem, że będę kończył ten film o świcie, a jeszcze nie ma północy. Więc z efektów jestem zadowolony. No ale musimy teraz porozmawiać o konkretach. Zobaczcie sobie, jak w ogóle się tym skanuje. Dlaczego skanowałem na palecie, na zewnątrz, na dworze? Bo doszedłem do wniosku, że w ogóle takie dzienne światło chyba najlepiej na ten skaner działa. Bo jak się przypatrzycie na niego, on ma jakieś tam oczka, którymi widzi rzeczywistość. No ale nie wszystkie z tych oczek tutaj odbiera tę rzeczywistość. Tutaj domyślam się, że ta środkowa rzuca taką projekcję tysięcy punktów i dopiero odczytuje te punkty z danej powierzchni i na podstawie tego no te punkty widzi i umieszcza w przestrzeni. I za mocne światło, takie jak tutaj, 240 W LED-owego, bardzo jasnego światła. Mój kumpel jak tu przyszedł, to powiedział, że to jest takie światło, które można byłoby w środku nocy osadzonym na twarz ładować przy przesłuchaniach. Być może tak, jest niesamowicie jasno i takie za mocne światło upośledza pracę tego. Po prostu ciężej mi się skanowało, co sprawiło, że te pierwsze wydruki, jak sobie skanowałem jakieś takie bardziej precyzyjne rzeczy, czyli ten koszyczek, to całość tutaj odwrotu z tymi dziesiątkami zagięć nie była taka prosta do zeskanowania i to jest za mała rzecz i za precyzyjna na ten skaner, zdecydowanie. On się nadaje do przedmiotów rozmiaru średniego. Średniego mam tu na myśli taki metr z hakiem na metr z hakiem, bo rower z kolei jest dla niego już na granicy możliwości bardzo duży. Da się cały rower zeskanować. Jak to wychodzi, opowiem Wam zaraz. Ale ten skaner nadaje się do takich przedmiotów metr na metr,
i to niezbyt szczegółowych. On naprawdę potrafi zeskanować mega precyzyjnie. Potrafi szczegóły tkanin wychwycić, jeśli ma dobre oświetlenie. I ten materiał nie odbija za dużo tych kropeczek, które on sobie narzuca, bo jak on je odbija, to jak materiał całkowicie je odbija jak lustro, to on ich nie widzi. To po prostu robi się chaos i krzaki. I jest jeszcze problem z formą tych przedmiotów. Muszą być na nich jakieś punkty odniesienia, bo on na palecie, jak skanowałem i były te pasy drewna, to on miał punkt odniesienia i jak ruszałem względem roweru, to się nie gubił. Ale jeśli nie miał tych punktów odniesienia w postaci palety na gładkiej podłodze, to jak robiłem tutaj przejście przez szczyt roweru, gdzie on widział w zasadzie kreskę, tak jakby patrząc od frontu roweru, to on się gubił. To on nie wiedział, co się dzieje, ten przedmiot był dla niego za wąski i normalnie tę stronę sobie skanowałem, było spoko i nie mogłem się przełamać na drugą stronę, bo on gubił się po prostu w modelu. Więc niestety rowery są dla niego za cienkie. Choć rower ma dużo szczegółów, to ma za dużo długich rurek. Bo jak się ustawi w nim przedmiot średniej wielkości, to ekran będzie Wam łapał taki fragment mniej więcej. O ile sobie tutaj główkę sterową zeskanujecie spoko, to ciężko będzie Wam się przenieść w okolice siodła, żeby na tej prostej rurce skaner się nie zgubił. Więc niestety nie jest to takie proste w zastosowaniu. Trzeba byłoby te punkciki naklejać albo użyć specjalnego sprayu do skanowania 3D. Powiedzmy sobie szczerze, to jest za dużo chrzanienia już, żeby to w ogóle jakkolwiek opłacało się w robocie. Ale jeśli macie zagięcia, tak jak tu, tę przestrzeń, udało mi się fajnie zeskanować, można sobie ją wrzucić do programu, bo z kolei właśnie zeskanowanie tej przestrzeni i przetwarzanie jej na telefonie, możecie bezpośrednio na komputerze to przetwarzać, ale jesteście uwiązani wtedy na kablu, no to musielibyście mieć przedmiot skanowany, w moim przypadku rower, koło komputera i jeszcze wyrabiać się na tych dwóch chyba albo trzech metrach kabla. Dla mnie niewykonalne, więc ja skanowałem tak, że miałem podpięty do tego telefon, zapisywałem na telefonie i z telefonu przerzucałem się na komputer, żeby tam renderować. Bo o ile zarejestrowanie tego nie jest ciężkie, to wyrenderowanie tego no już pochłania dużo mocy obliczeniowej i lepiej robić to na komputerze. Jeśli lakier tak jak ten jest matowy, to jeszcze pół biedy. Ale jakby był o wysokim połysku nie wspominając, to ta głowica się gubi. To wtedy znowu przechodzimy w tę kategorię za dużo chrzanienia, żeby to się opłacało. Natomiast ja mam tutaj rower matowy, zeskanowałem to bez większego problemu i też nie potrzebowałem mega dużej szczegółowości. Chodziło mi o to, żeby było szybko, czy to w ogóle da się zrobić w jakimś racjonalnym czasie. Tak jak widzicie tutaj, próbowałem skanować lagi w Eleglide, ale właśnie, tam wysoko refleksyjne, no bo lagi przecież są totalnie jak lustro, to tam straszliwe krzaki wyskakiwały, no w ogóle nie mógł złapać kontaktu z rzeczywistością ten skaner, odlatywał mi. Więc dobrze, że tu był matowy lakier, bo inaczej to lipka. Skanowałem też składaka. Projekt na ten materiał mam, on wyszedł, jest fajnie, ale chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście ta koncepcja ze skanowaniem na baterie albo jakieś skrzynki kablowe i tak dalej, czy to ma sens? Da się zeskanować. Składaka udało mi się tak zeskanować, on tam ma strasznie dużo krzaków. Ten model jest beznadziejny, ale do zebrania tych podstawowych informacji, czyli kształt tej przestrzeni na pudełku, plus umiejscowienie w przestrzeni obejm, gdzie chciałbym je zamontować do tego pudełka, no bez problemu bym to zrobił. Tyle, że ja ograniczam się do Thinkercada. W nim umiem projektować, ja z projektowania jestem raczej mierny, żeby nie powiedzieć beznadziejny. No i Thinkercad ma swoje ograniczenia. Pliki do 25 MB, dlatego też ten model bardzo obcinałem. W zasadzie wycinałem mu wszystkie niepotrzebne rzeczy, żeby tylko ten skos mi został, żeby mi się to ładnie, równolegle zlicowało. No i tutaj potrzebny mi kształt i opona, żebym tu błotniczkiem w oponę nie wszedł. Tych informacji potrzebowałem. Do zaprojektowania tego nie dowiedziałem się nawet, jakich to jest wymiarów.
Nie mam pojęcia o tym. Jeszcze ten otwór sobie zły dałem, bo tak zgadywałem, jaką tam śrubkę będę mógł wsadzić, bo niczego nie zmierzyłem i zrobiłem to na takie projektanckie oko, wyszło fajnie. I takie skrzynki na baterie czy inne takie też dałoby się w ten sposób robić, no ale właśnie, ograniczenie do tego lakieru i tak dalej, słabo to widzę. Natomiast jak teraz sobie siedzę i to nagrywam, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, bo vis-a-vis mam te pianki, które będę sobie do szuflad wypełniał narzędziami i wyobrażam sobie, że tym spoko byłoby skanować narzędzia i te modele wrzucać do programu i projektami tych modeli narzędzi wycinać sobie w projekcie pianki, żeby później ją wrzucić na CNC. Wydaje mi się, że to, jeśli przemyślałem to w miarę sensownie, to wydaje mi się, że to by było mega szybkie. Czyli skanujecie sobie wszystkie narzędzia, jakie chcecie wrzucić na piankę, jeśli to są jakieś skomplikowane narzędzia, a nie tylko nasadka w postaci walca. Tymi modelami wycinacie w projekcie waszej pianki i przerzucacie taki plik na CNC. To jest jeszcze do sprawdzenia. To mogłoby naprawdę chwycić i to mogłoby przyspieszyć robotę, no. Ale jeśli interesuje Was w ogóle bardziej praktyczne zastosowanie tego narzędzia, to przygotowując się w ogóle do używania tego, bo wiecie, ja jestem z kategorii tych osób, które też wyrzucają instrukcje obsługi, jak jakiś sprzęt do nich przychodzi, ale nie dlatego, że nie zamierzam jej czytać, tylko dlatego, że zanim sprzęt do mnie przyszedł, ja już pobrałem instrukcję obsługi i dobrze ją przestudiowałem. I zanim ten sprzęt w ogóle wziąłem pod uwagę, żeby nagrywać o nim materiał, to na kanale Silniki Stirlinga i Modelarstwo jest już materiał o tym skanerze i tam autor podchodzi z dużo większymi umiejętnościami modelowania w ogóle do tematu. Jeśli ten skaner Was interesuje, zajrzyjcie koniecznie do niego i podziękujcie mu za ten materiał, bo naprawdę widać, że gościu wie, o co chodzi w temacie modelowania i zrobił taki film, który wiele w temacie tego skanera wyjaśnił. Na pewno więcej niż ja jestem w stanie wyjaśnić, bo ja ograniczyłem się do takiej autentycznej praktyki użytkowania tego sprzętu. Zeskanowałem dany przedmiot, który chciałem. Różne skanowałem, no ale mówmy o tym projekcie. Potem przerzuciłem go na komputer. Po prostu poprzez kod QR przerzuca się to na komputer. Po zapakowaniu pliku na komputer widzimy to, co udało się nam zeskanować. Można sobie na tym etapie już usuwać jakieś punkciki, które nasz skaner wychwycił, no bo może jakiś paprok nam tam wpadł, albo może wyłapał coś, co nie jest nam w ogóle potrzebne w danym modelu. Jest tam bardzo dużo ustawień odnośnie precyzji i tak dalej. Jestem laikiem i zrobiłem to jak laik. Dałem auto. Na tym trybie automatycznym zrobiłem sobie też siatkę, no i wyszło mi takie coś. Byłem z tego całkiem zadowolony, no i tak jak Wam powiedziałem, próbowałem to wrzucić na Thinkercada, ale było zbyt skomplikowane, to trochę to poobcinałem i w końcu na Thinkercada wrzuciłem. Potem sobie poukładałem trochę ten model i teraz w zasadzie widzicie przyspieszony proces tego, jak sobie z jakichś tam figur dodawałem je, innymi wycinałem, tak trochę po prostu jak mnie fantazja poniosła, zrobiłem ten model. Po zrobieniu tego modelu kliknąłem drukuj, no i zszedłem na dół. I całą resztę już widzieliście. Ciekawe. Czytam sobie właśnie skrypt do tego materiału, żebym nie przeoczył jakichś informacji, które sobie tu wcześniej zapisałem i wyskakuje mi powiadomienie z komentarzem od widza pod ostatnim filmem i wywiązała się tam taka wymiana zdań na temat pewnego elementu do klamek hamulcowych Shimano, że w sumie fajnie byłoby go wydrukować i Artek 9435 właśnie pyta, że wymodelowałby taki element, bo też by mu się przydał i czy może ma ktoś możliwość skanu 3D klamki hamulcowej. No, także ciekawy zbieg okoliczności. Jakbym miał tu na warsztacie taką klamkę, to bym pewnie skan zrobił. To co, zobaczymy jak wychodzi skan klamki hamulcowej. Nie mam tego konkretnego modelu, ale zobaczmy. No dobra, coś tam popróbowałem, ale niestety klamka Tektro jest zbyt błyszcząca. Tak to wyszło, ale ona się gubiła. Znowu był ten efekt, że ona była za cienka, za płaska i nie było punktu odniesienia, gdy próbowałem ją obrócić i się załamywało. Gubił się cały skaner.
Dobra, odbiegliśmy na chwilę, wracamy do tematu. Więc jakoś to teraz podsumuję. Jest to bardzo ciężkie narzędzie do użytkowania, o którego istnieniu kilka miesięcy temu jeszcze w ogóle nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, że to jest tak łatwo dostępne. I że taki skaner w ogóle tak materiały i inne różne rzeczy potrafi odtworzyć. Choć pamiętajmy cały czas, to jest najtańszy chyba możliwy na rynku. Takie dobre skanery, które nadają się do ciężkiej pracy jak woły robocze, no to kosztują po 5, 7, 10 tysięcy. To jest inna liga i zupełnie inna technologia. To jest dalej zabawka. Ale zabawka, która naprawdę w mojej ocenie do domowej roboty świetnie się sprawdza. Czy wyobrażam sobie, że ktoś przerabiający rowery na elektryki z użyciem czegoś takiego będzie robił pojemniki na baterie albo inne akcesoria do roweru? Jeśli znalazłaby się chociaż jedna taka osoba w Polsce, to pogratulowałbym zawzięcia. Bo trzeba nauczyć się modelować, trzeba się nauczyć tego narzędzia i też trzeba nauczyć się nie tylko to robić, ale robić to w rozsądnym czasie. Bo to, mimo że mi poszło dzisiaj, to mam wrażenie, że miałem trochę farta. Bo jak zwróciłem już Waszą uwagę, dużo rzeczy zagrało tu na moją korzyść. Jakby był inny lakier, to bym sobie w ogóle pewnie z godzinę roboty jeszcze dołożył, żeby to oklejać, dłużej, precyzyjniej skanować i tak dalej. W ogóle nie wiem, czy to by było wykonalne wtedy. Więc ten skaner to ja bardziej podaję Wam jako taką ciekawostkę i jako taki materiał rozrywkowy. Bo wiecie, ile można grzebać w tym starym sprzęcie? Robię to dla Was. Robimy jakieś piasty wielobiegowe. Staram się też gryźć takie tematy jak jakieś nuwinczy i tak dalej. Bo kto stoi w miejscu, ten w rzeczywistości względem świata się cofa. Ale teraz przynajmniej po tym filmie już wiemy, że w segmencie rowerowym, przynajmniej jeszcze nie teraz, taki skaner to nie jest krok do przodu, na pewno nie jakiś milowy. Pięknie dziękuję Wam za oglądanie i patronom za to, że wspierają moją działalność, bo bez nich nie ma szans, żebym siedział po nocach i montował takie filmy, a w życiu by mi się nie chciało. Także pięknie Wam z całego serca dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale, który na pewno już będzie stricte rowerowo-techniczny. Mamy do wymiany uszczelki w Alfainie 11, bo mi przyszły niedawno. Trzeba rozebrać drugi raz tego Nexusa 8 i może go wyczyścić porządnie, bo inne oleje są do testowania. Mam już nagrany materiał z tego Eleglide'a M2 i porównanie go do Eleglide'a M1, także on też niebawem musi pójść. Także widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!